Emilia Litwinko. Opowieści mrówki. O tajemnicach Biblii. Dziewiąta opowieść mrówki. Eliasz. Ta część historii będzie zupełnie niewiarygodna, zaczęła swoją kolejną opowieść mrówka. O podobnych rzeczach pewnie jeszcze nigdy nie słyszałeś, a przecież one wciąż się dzieją. Jak już wiesz, Bóg działał wśród Izraela przez swoich proroków i kapłanów, przez których dokonywał niesamowitych cudów. Jednym z tych proroków był Eliasz. Słyszałeś o Eliaszu? Nie, nie słyszałem. Kto to taki? Zapytał ciekawie Adaś. Długa droga trochę go już nużyła, ale ciągle z uwagą przysłuchiwał się następnym opowieściom. Imię Eliasza znaczy po hebrajsku Jahwe jest moim Bogiem. Był bardzo oddany Bogu, a i Bóg również bardzo ukochał Eliasza. Kiedy w Izraelu zapanowała susza, Eliasz nie cierpiał spragnienia i głodu. Pan zaprowadził go do strumyka, by miał co pić. Rozkazał również ptakom, by przynosiły mu jedzenie. Ojej! Ptaki przynosiły jedzenie Eliaszowi, ale to musiało śmiesznie wyglądać, uśmiechnął się chłopiec. Pan Bóg dba o swoje stworzenie. Wszystkie zwierzęta i rośliny to wiedzą. Popatrz tylko na kwiaty, jak chwalą Pana swoim pięknem. Posłuchaj śpiewu ptaków, które go chwalą. Wszyscy żyjemy tylko dzięki Jego łasce. Mrówka zamilkła na chwilę. Rozejrzyj się, jaki piękny jest świat i jak Stwórca musi się o niego troszczyć, by tak wyglądał. A wy dalej wątpicie. Eliasz ufał Bogu. Kiedy nawet strumyk wysechł, Pan wysłał go do miasta, do pewnej kobiety, która upiekła dla niego pod płomyk z reszty mąki, jaką miała. Nakarmiła Eliasza, choć nie starczyło już jedzenia dla jej samej i dla jej syna. I wtedy stał się cud. Dobroć kobiety sprawiła, że mąki, której powinno wystarczyć jedynie na jeden placek, wystarczyło na wiele, wiele dni. Po jakimś czasie zachorował i umarł syn tej kobiety. W takich sytuacjach ludzie często pytają, dlaczego tak się stało? Dlaczego niewinne dzieci umierają? Eliasz wziął chłopca i długo modlił się przy nim, aż Bóg przywrócił mu życie. Jego matka wiedziała już wtedy, dlaczego tak się stało. Dzięki temu uwierzyła w Boga. To wspaniała historia, pokazująca, że każda, nawet najtrudniejsza sytuacja spotykająca człowieka ma sens. Pamiętasz, co Bóg powiedział Saulowi, gdy wybrał Dawida na króla? Że Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Patrzy inaczej nie tylko na ludzi, ale także na wydarzenia. To, co dla nas nie ma sensu, dla Niego często jest bardzo ważnym krokiem do naszego nawrócenia i zbawienia. Warto o tym pamiętać. On patrzy inaczej i widzi więcej niż my. Co było dalej z Eliaszem? Bóg powierzył mu następujące zadanie. Wysłał go do króla Achaba, który nie wierzył w Boga. Za to czcił Baala. Zaraz zresztą zobaczysz i jego, i Eliasza. Widzisz ten tłum ludzi? Mrówka machnęła nóżką w kierunku widocznych z daleka postaci. Widzę. Chodź, schowamy się za tym drzewem i będziemy ich obserwować. Po cichu dotarli do miejsca, z którego rozciągał się widok na całe to zbiegowisko. Po środku tłumu leżały dwie sterty suchych gałęzi. Ludzie, żywo gestykulując, zawzięcie o czymś dyskutowali. Eliasz przybył do Achaba, by pokazać mu, że to Jahwe jest prawdziwym Bogiem, natomiast Baal nie ma żadnej władzy. Aby go przekonać,
poprosił, by wziąć dwie sterty gałęzi, wyjaśniła cicho mrówka. Przy jednej będą się modlić kapłani Achaba do Baala, natomiast przy drugiej Eliasz do Boga. Zobacz, to są kapłani Baala. Chcą udowodnić, że Baal, którego czczą, jest prawdziwym Bogiem i proszą go, by podpalił ułożone gałęzie. Czy Baal wysłucha ich modlitw? Baal nie istnieje, odpowiedziała krótko mrówka. Jest tylko jeden Bóg. Ale ludzie często błądzą. Obierają sobie za Boga postacie, które nie istnieją, lub rzeczy materialne. Czczą na przykład pieniądze czy karierę. Myślą, że to im przyniesie szczęście, ale to jest jak modlitwa do Baala, który nie istnieje. Gałęzie nie zapłoną. Jedynie Bóg może dać człowiekowi szczęście. Usiądźmy i odpocznijmy, bo chwilę to potrwa. Adaś usiadł na trawie i otarł pot z czoła. Robiło się gorąco. Słońce coraz wyżej było na niebie. Kapłani Baala śpiewali i tańczyli przed swoim ołtarzem, coraz głośniej, coraz żywiej. O Baalu, odpowiedz nam! Dobiegał z daleka ich głos. Lecz Baal milczał. Wołajcie głośniej, bo to Bóg. Może jest zamyślony albo zajęty? Zaśmiał się Eliasz. Kapłani Baala w dalszym ciągu się modlili, lecz bez skutku. Widać było, że są już zmęczeni. Tańczyli i wołali coraz rozpaczliwiej. Gorąco dawało im się we znaki, pot spływał po ich twarzach, a mokre szaty przyklejały się do ich ciał. Tymczasem Eliasz, pełen ufności i wiary w to, że Bóg go wysłucha, poprosił o kilka dzbanów wody i polał nią swe gałęzie. Czy widziałeś kiedyś, jak trudno jest podpalić mokre drewno? Spytał owad. Tak, kiedyś tatuś miał rozpalić ognisko na działce. Mieliśmy pies kiełbaski na patyku i ziemniaczki w ogniu. Ale spadł straszliwy deszcz i za nic nie udało się rozpalić ognia. Wszystko było takie mokre. No właśnie. A Eliasz chce udowodnić, że mimo mokrego drewna Bóg zapali ogień, wyszeptała mrówka. Widzisz, jak mocno wierzy w jego moc? Popatrz, prosi o następny dzwon wody i zaraz będzie się modlił. O Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu. Wysłuchaj mnie, o Boże, wykrzyknął prorok. Gałęzie nagle się zapaliły. Ogień był tak wielki, że zdawało się, że sięga nieba. Cały lud wystraszony padł na kolana. Adaś zmrużył oczy, tak wielki blask bił z ogniska i wyszeptał: Ojejku! Jest jeden Bóg, powtórzyła mrówka. Czy w niego wierzysz? Wierzę, odparł poważnie chłopiec. To wspaniale. Cała przyroda również wierzy i oddaje Bogu pokłon, a tamci ludzie dalej nie wierzą. Zlękli się, ale w dalszym ciągu będą prześladować Eliasza. Będzie musiał uciekać, ale Bóg go będzie wspierał. Przyjdzie do niego, kiedy ten będzie się ukrywał w jaskini. Nakarmi go i objawi mu się w postaci łagodnego powiewu wiatru. Wybierze nowego króla, którego Eliasz odnajdzie i namaści, a także nowego proroka, Elizeusza. A kiedy czas Eliasza dobiegnie końca, zabierze go do nieba ognistym rydwanem. Ognistym rydwanem? Tak. Elizeusz zaś będzie czynił wielkie cuda. Będzie jak Eliasz napominał ludzi i świadczył o Bogu. I tak jak Eliasz będzie prześladowany. Lecz Bóg go obroni,
bo nie zostawia nigdy bez opieki tych, którzy go kochają. Widzisz, Adasiu, tamtą wioskę, daleko na wschodzie? Widzę. Teraz tam pójdziemy. Tam znajdziemy ludzi, którzy bardzo kochają Boga. I zobaczymy, jak Bóg się nimi opiekuje. W drogę. W drogę, powtórzył Adaś i ruszył w kierunku wskazanym przez mrówkę.